Psychologia w biznesie jest kierunkiem, na który przychodzą osoby o bardzo różnych motywacjach. Przez kilkanaście już lat naszej działalności na studiach podyplomowych z zakresu psychologii biznesu mieliśmy całe spektrum różnego rodzaju uczestników, studentów, którym przyświecały naprawdę bardzo zróżnicowane cele. Dlatego niektórzy przychodzą, bo na przykład mają trudnego w relacji szefa. Inni przychodzą, bo chcą na przykład szybciej awansować i potrzebują lepszego zrozumienia. Bardzo wiele osób, które kończą wyższe studia techniczne, ekonomiczne, nie ma wystarczającej wiedzy, żeby dobrze funkcjonować w biznesie, w sensie organizacji firmy, żeby rozumieć, co tam się dzieje. Świetny inżynier był bardzo kiepskim szefem. Fantastyczny technolog nie potrafił się porozumieć z księgową. Ja to wszystko widziałem, bo zajmowałem się w dużej mierze właśnie rekrutacją ludzi do organizacji. No i tak na podstawie tego doszliśmy do wniosku, że dobrze by było ludziom, którzy już funkcjonują w biznesie, dostarczyć troszeczkę wiedzy. Ale to, co jest ogromną zaletą tych studiów również, to to, że wiedza z zakresu psychologii, której bardzo dużo jest na naszych zajęciach z psychologii biznesu, jest przydatna również w życiu codziennym. Nie da się tak naprawdę oddzielić życia zawodowego od życia osobistego. Ponieważ partnerem na kierunku psychologia biznesu jest SMG KRC, firma, która zasobami ludzkimi w organizacjach zajmuje się od kilkudziesięciu już lat, można powiedzieć, że wiedza, którą nabywają nasi uczestnicy, nasi studenci, jest ugruntowaną wiedzą przydatną w biznesie.